Cześć, nazywam się Monika Mutke i dzisiaj opowiem Ci, co zrobić, kiedy Twoja wirówka robi tak. Bardzo często taka reakcja spowodowana jest złą przeciwwagą, a to znaczy, że w naszym rotorze znajduje się tylko jedna probówka albo znajduje się jedna probówka, która jest pełna i druga probówka, która jest zapełniona nie do końca, czyli na przykład do połowy albo w jednej trzeciej. Wtedy nie mamy odpowiedniej przeciwwagi i siła odśrodkowa nie będzie działać. Dlatego wirówka skacze nam po stoliku i wydaje takie dziwne dźwięki. Bardzo ważne jest, żeby przygotować sobie taką przeciwwagę dla naszego preparatu, który chcemy odwirować, czyli żeby to była przeciwwaga o dokładnie tej samej objętości, co preparat, który odwirowujemy. Pamiętajcie, żeby przygotowywać zawsze preparaty o tej samej objętości albo przeciwwagę o tej samej objętości, czyli wypełnioną probówkę w ten sam sposób, co nasz preparat, o tej samej objętości, co nasz preparat. Pamiętajcie też, że musicie dla uzyskania odpowiedniej siły odśrodkowej umieścić probówki naprzeciwko siebie, tak żeby występowało zjawisko symetrii, czyli żeby siła odśrodkowa mogła dobrze zadziałać i odwirowała nam preparat. Możemy zrobić sobie krótki test. I sprawdzimy, że teraz nasza wirówka pracuje w sposób cichy i ciągły. Tutaj mamy ustawione 1000 obrotów, więc wirówka tym bardziej będzie bardzo cicho pracować, prawie niesłyszalnie, a siła odśrodkowa działa i preparat się odwirowuje. Bardzo ważne też jest, żeby pamiętać, że zawsze liczba probówek musi być parzysta. To znaczy nie możemy umieścić tutaj na przykład 3 probówek, ponieważ również nie wystąpi nam, nasza wirówka sygnalizuje w ten sposób, że nasza pokrywa jest otwarta, czyli nie może dojść do zjawiska wirowania i nie możemy uruchomić naszej wirówki, kiedy pokrywa jest otwarta. Ale wracając do liczby probówek, nie możemy tutaj umieścić nieparzystej liczby probówek, tylko ta liczba zawsze musi być parzysta, dlatego żeby ta siła odśrodkowa działała. Jeżeli włożymy tutaj 3. probówkę, to niestety odwirowanie również nie nastąpi albo nasza wirówka będzie skakać. Możemy zrobić taki mały eksperyment i włożyć 3. probówkę i zobaczyć, czy faktycznie coś takiego się wydarzy. Okay, wkładam 3. probówkę, niewypełnioną do końca. I włączymy sobie znowu wirowanie i znowu 1000 obrotów. Jak widać, nasza wirówka znowu nie pracuje prawidłowo, czyli nie występuje prawidłowe zjawisko siły odśrodkowej, które będzie nam wpływało na samo odwirowanie preparatu. Teraz możemy przetestować sobie symetryczne ułożenie naszych probówek, ale wypełnienie różne, czyli wypełnienie jednej probówki w pełni, drugiej probówki w jednej trzeciej. I sprawdzimy, jak będzie w takiej sytuacji zachowywać się nasza wirówka. I liczba obrotów również 1000. Jak widać, wirówka też nie pracuje prawidłowo. Czyli musimy pamiętać o złotych zasadach. O tym, żeby ustawiać probówki symetrycznie i o tym, żeby probówki zawsze miały taką samą objętość, żeby ta przeciwwaga była odpowiednia. Bardzo często mamy też takie zjawisko obijania się albo głośnego chodzenia wirówki i nie jest to związane bezpośrednio z probówkami, z ich wypełnieniem albo ich ułożeniem. Bardzo często problem stanowi sama klapa, która nie jest przytwierdzona
Dobrze. Czasem dzieje się tak, dlatego, ponieważ mamy tutaj taki dzyndzel, taką śrubę, która mocuje nam tę pokrywę i po zamknięciu tej pokrywy zabezpiecza ją, przytwierdza do takiego specjalnego miejsca, które łapie nam śrubę i trzyma nam dokładnie pokrywę do momentu, kiedy nie zwolnimy przyciskiem zwalniającym pokrywy i będziemy w stanie jej otworzyć. Czasem wystarczy przykręcić tę śrubę za pomocą zwykłego przyrządu do przykręcania śrub, czyli klucza. Tutaj trzeba dopasować odpowiedni do odpowiedniego modelu wirówki i po zamknięciu nasza wirówka będzie trzymała szczelniej, to znaczy bardziej będzie szczelna i ta pokrywa nie będzie nam wydawać dziwnych odgłosów podczas wirowania, nie będzie wydawać dziwnych wibracji, nie będzie nam skakać, nie będzie nam utrudniać pracy. Więc nad tym też trzeba się zastanowić, jeżeli mamy już wirówkę, zwłaszcza taką wysłużoną, gdzie ta śruba mogła się delikatnie odkręcić, obluzować, wydłużyć. Pokażę Wam teraz, jak wygląda taka praca wirówki od środka, czyli w jaki sposób odwirowuje nam się dany preparat. Pamiętajcie, że to są zawsze bardzo duże prędkości i ta siła odśrodkowa jest duża, dlatego nawet taka mikrozmiana objętości płynu będzie dawać nam taki efekt właśnie niestabilności wirówki i nie będzie nam preparat dobrze się odwirowywał. Oczywiście nie róbcie tego u siebie w gabinetach, nie możemy otwierać pokrywy wtedy, kiedy wirówka pracuje. My dzisiaj sobie to zrobimy eksperymentalnie, mamy nasze środowisko dobrze zabezpieczone, i wiemy, w jaki sposób sobie z tym poradzić i robimy to dla Was, żebyście mogli zobaczyć, w jaki sposób wirówka pracuje od środka. W momencie otworzenia pokrywy mieliśmy prędkość około 700 obrotów na minutę. Czyli to tak naprawdę bardzo mało w stosunku do tego, jakie prędkości wykorzystujemy przy na przykład zabiegach z osoczem bogatopłytkowym. Tam wykorzystujemy obroty mniej więcej rzędu 3500 obrotów na minutę. Więc ta nasza wirówka pracuje jeszcze bardziej intensywniej, szybciej i siła odśrodkowa jest oczywiście o wiele, wiele większa. Mam nadzieję, że ten film pozwoli Wam rozwiązać Wasze problemy z wirówką, które mam nadzieję nigdy nie nastąpią. Pamiętajcie o kilku punktach, które należy sprawdzić, zanim zgłosicie się do producenta. Przede wszystkim upewnijcie się, że objętości płynów, które odwirowujecie, są takie same. Upewnijcie się, czy rozłożenie probówek w wirówce jest symetryczne i czy liczba probówek w wirówce jest parzysta. Pamiętajcie też o tym, że czasami śruba, która mocuje nam pokrywę, może być nieodpowiednio dokręcona i też należy sprawdzić, czy na przykład się nie obluzowała i wtedy jesteśmy w stanie sami dokręcić tę śrubę i sprawić, że pokrywa będzie stabilna, a wirówka będzie pracowała płynnie i cicho. Dziękuję za oglądanie tego filmu i mam nadzieję, że przyda Wam się w Waszej praktyce zawodowej i oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych naszych filmów na naszym kanale YouTube.